Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Poniedziałek rano, plac Zbawiciela, piękna pogoda i 800-ośmiokonny Dodge Challenger Hellcat Redeye na Uberze. Ale dzisiaj po raz ostatni ten samochód pojedzie na Uberze. Dlaczego? To w dalszej części filmu Wam powiem. Tymczasem mamy już pierwszy przejazd. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania reakcji na przyspieszenie w tym samochodzie. A tu widzę konkurencja. Konkurencja z taksówek. Co tu się dzisiaj dzieje? Taki Uber dzisiaj się trafi. Serio? Serio? Robert? Adam. Ale szok! Jestem w szoku. O to chodziło. To się nie to ogląda przed robotą, nie? Poważnie? Wspólnie i oglądaliście? No jasne. No to dzisiaj pojeździmy. Pierwszy raz mam do czynienia z pasażerami, którzy nie chcą wsiąść. Co? Dobry jest na żywo, co? Już teraz wiem, jakie ludzie mają minę, jak tu wsiadają, to ja taką mam, miałem chyba dzisiaj. Minę miałem dobrą, chyba, nie? No, zaskoczenie mocne. Mówię, skądś znam. Dzisiaj odczułem to, co ludzie, jak podjeżdżasz. To zaskoczenie. I nie byłoby dnia jazdy, w którym bym nie przeżywał tego tak jak pierwszego. To jest magiczny samochód. Magiczny. Nie chcę nic mówić, ale zaschł mi momentalnie w gardle. Z wrażenia. Jacek. Zapraszam. Dziękuję. Boże, jakieś ręce trzęsą. Przepraszam. To przeze mnie. No. Jesteście razem. To mój brat. Okej. Mój babyczek. Ale fajna z was para by była. O Jezu. Jesteście podobni do siebie. No to prawda. Pozabijalibyśmy się na co dzień. Czy to Wojtas? Siemano! Cześć! Co się dzieje teraz? Co się dzieje? Nic się dzieje. Zapraszam. Kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Oplamy ryby. Jestem twoim kierowcą. Przez najbliższy czas. Jak wsiadłem tylko z bloku, czułem, pierwsze co poczułem, to zapach spalonej gumy. To twoja sprawka? Pominor. Jak to kręci? Niespodzianka! Ciepło masz tutaj. Bo ja wszystko zawsze grzeję, żeby kobiety się rozbierały. Zapraszam. Ja nie wiem, co powiedzieć. Niespodzianka! Cześć, Natalia. Cześć, Robert. Miło cię poznać. O Boże. Boże, o co chodzi? No będzie ekstremalnie. Ja się boję. Nie, spokojnie. To jest spokojne auto. Powiedzmy rodzina widać. Nawet. Tak, widać bardzo. Cię mogę zostać? Tak, zdecydowanie. O kurde. O, gaz na pół. Ja pierwszy. Ale się trzęsie tylna łoś cała. No trochę bardziej jak w twoim samochodzie. W moim? No co mówiłeś? No rozrusznik. A nie zatrzymujecie policję? Rzadko, bardzo rzadko. Tak? Nie są w stanie mnie dogonić. Jezu.
okna pan otworzył. Słuchawkę ma, ale okno uchylił, żeby słuchał. To standardowa reakcja. Standardowo. Ja też zawsze jadę swoim autem i widzę, o kurde, jedzie jakiś docznie, od razu szyba w dół, słucham. Nawet jakaś pani starka się ogląda. Nie wiem co. Wciskasz się w znaczy gabel. Tutaj to było głośno. Głośno, bo to jeszcze nie jest. Jezu. No to jest plus. Ale widać, że znasz gabaryty, bo wchodzisz mi na styk między te samochody czasem, nie? Ale czuć gumę spaloną. Jezu. O, który dzisiaj jest? Dziesiąty, muszę zapamiętać ten dzień. Patrz, pan się cofa, chyba żeby nas zobaczyć z tyłu. Nie, pewnie musiał wsunąć pedał. Hamulca. Jak słychać ten ryk, to wiadomo, że jest grubo. Ale jak słychać jeszcze gwizdania pod maską, to już wiesz, że coś się dzieje. Tak. Tu jeszcze stary, brakuje tylko spadochronu, żebyś miał z tyłu na zderzaku, nie? Ale to by było zajebiste. Wyobraź sobie jebność takim spadochronem na światłach. Jedziesz stówę i rozkładasz spadochron w centrum Warszawy, nie? Ale się trzęsie. Fajnie idzie. Jest. Wiesz co, powiem ci tak. 2 tygodnie nie jeździłem swoim samochodem, nie? I ogólnie nie mogłem się doczekać. Mówię, Jezu, wsiądę w tą Bemkę. Jak to zamruczy. Nacisnę sobie pedał gazu. Aha. Poczuję przyspieszenie. Przez to, co dzisiaj... Szok, po prostu szok, ja mam lotnizmaty. Ale ja to samo, ja to samo. No i o, to jest piękny, ten kompresor, wzór. Tak, tak to brzmi. Jest. Ale ty czujesz klimat, widzę, naprawdę. Bardzo, bardzo. Grzeje ci fotel, mam nadzieję, że dobrze. Idealnie, uwielbiam. Jakby to była randka, to bym powiedział, że podgrzewam kolację. A to nie przekupię, to nie przekupię. Poznaj szwagra. Poznaj mnie, jestem twoim szwagrem, mów mi, proszę. Pasuje. Pana. Pasuje, nie powiem, że nie. Jezusiu, aż mi stanik spadł. Dupę urywa, staniki latają. Wygodnie tu jest. Tak? No, mięciutko, fajnie. Z tyłu jest naprawdę dużo miejsca i dużo rzeczy fajnych można robić. Na przykład siedzieć oczywiście. No oczywiście. Oczywiście, tak, że tak. Innego. To jest takie połowa gazu. Połowa? Zajebiście to słychać w ogóle, naprawdę. Mega dźwięk, co? Zdojeba. No, dźwięk jest jak taki kot. Tak. Jakby to był jakiś helka. Potem będę spał, nie będę mógł zasnąć, tylko mówię. Będzie się śnił ten dźwięk. Jest okej? Okay? No zawiedziony jesteś? Nie, jestem zawiedziony. No to przepraszam, sprawię. No wybaczam, nie, chyba nie jestem zawiedziony. Teraz atrakcji nas nie ma. Trochę rączki się spociły. Masz troszeczkę świeżego powietrza, zaczerpnij. Jak samopoczucie? Naprawi się zaraz. A, czy jest zepsute? Z pewnego osobnika. Co się stało? W telefonie siedziałem, odpisywałem. Niestety czas nie był tylko dla niej. Musisz mu wybaczyć. To jest super gość. Często się sam tym bawisz? Bardzo często! Jestem jak taki mały dzieciaczek, co się siusiaczkiem bawi, tylko że ja mam tak z samochodem. Naprawdę. No dobra. Oho. Zamieniamy się, jakby co, to ty prowadziłeś. Nie mam prawka. Trudno, ja też nie. Super! Mi nie zabiorą, ta? No mi też nie! Serio, nie masz? Ja wow. Jezu, jak się ludzie oglądają. Tak to jeździ. W zimę to jest Tesla. Naprawdę. O, to się polubicie już. Jakie? No. Też nie lubisz Tesli? Jezu, ona tak szkaluje Teslę. A nie wiem, czy wiesz, że mam alergię w ogóle. Zaczynam kichać. Na Teslę?
Wiecie, kiedy Tesla byłaby zajebista? Gdyby miała V8 z przodu. To jest samochód, który... Ma tylko... Ale pewnie kosztowna. No bańkę, tak? Więcej mniej. Ile seria koni ma? Seria ma 808. A, to jest seria... O, kurwa. A ile on waży? 2 tony ponad. No ale dobra, masz 800 koni, kurwa. Ta waga to nic tu nie gra tak naprawdę. Zgazować to auto trochę grzech. Zajebista sprawa się nim przejechać po prostu. Tak, tak. To szczerze, no nie wsiedlibyśmy do takiego auta i nie pojeździli sobie nim normalnie. Dlatego was chciałem zaskoczyć i udało się. No. Widzę po reakcjach, że zaskoczenie jest dość mocne. I dlatego to robię, żeby no. emocje były jak największe. Zajebista sprawa. Połowa gazu. Czyli to jest ten moment, kiedy mogę coś nagrać. Tak to jeździ. Dźwięk dobry, co? Szybki Uber? Podobno najszybszy w Polsce. Ale tu wyboiście? Jestem ciężki przód. Wyje jak teściowa w nocy. Nie da się inaczej. Ale ręce, latają. Ręce latają, bo zastanawiam się, co mam z nimi zrobić. Zaraz za głowę, jak przy morsowaniu. Ale mi zrobiłeś niedzielę. Ta ostatnia niedziela, dzisiaj się rozbijemy. Nie mów, ale... Broń Boże, żartuję. No, żeby mi to był ostatni raz. Broń Boże, ja nigdy się nie rozbiłem z żadnym pasażerem jeszcze. Jeszcze. Nie, chcę być tą pierwszą. Jeszcze jakby... Nie jakby... Obiecuję. No mały paluszek. Zawsze trzeba pocałować krzyżyk. Nie będzie tego. Czy wiesz, to chyba naprawdę jest ślisko. Fotoradar. Nie ma trakcji. Spoko. Niech auto przemówi za nas. No i teraz dopiero mamy trakcję. Nie, nie mamy. Jednak nie. Mega bomba. Bomba totalna. No, trochę mnie przymrowało generalnie. No przepraszam. Przepraszam bardzo. Ale bardzo pozytywnie. Uwielbiam to. Choć puls 140. Oj, jedziemy na SOR. Jedziemy na SOR. Jest tutaj, rozumiem, że system jakiejś kontroli trakcji. W sensie, że tak blokuje ci ten tył, czy ogień tam jest po prostu. On niewiele daje przy takiej mocy. Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie na życie. Tak. To jeszcze ata. Co to było? Jeszcze kawy dzisiaj nie piłem, ale chyba mam już kawę z głowy. Kierowcą. Zapraszam. Ja muszę się ten rozbiorę, póki zaczniemy. Tu się każdy rozbiera, śmiało. Śmiało, śmiało, śmiało. Chciałbym was przejechać. Dobra. To znaczy przejechać się z wami. Nie nas. Na tym minie. 3, 2. Coś tam się zmienia. Tak delikatnie myślę. Jest głośny.
frajdy. Z pozdrowieniami dla pana policjanta. Zawsze każdy uśmiechnięty, również policja. A Ubera często zamawiacie? U nas nie ma Ubera w mieście. U nas nie ma, no. Jak jesteśmy na wyjazdach, wiesz, to zawsze. Mi się w ogóle nie opłaca, ale właśnie na wyjazdach tak. Zapiszcie sobie numer, będę waszym prywatnym kierowcą. Ja będę za tydzień w ogóle i jadę sama bez Artura na koncert z koleżanką. No wiesz co, w walentynki takie rzeczy? Nie no, coś pięknego, ten dźwięk to jest ja. O Jezu. A jeszcze nie ruszyliśmy. No właśnie, to jest to. No nie, choć ja pierdolę. To jest kosmos, nie? Dobre, co? No dobra. Tak, to idzie. Ty no, padzie, ja jestem. Siema. Siema. Jedziemy po Warszawce. Siema. Siema. Co ty gadasz? No przecież jak to gada, ja pierdolę. Jest, no jest mocno. Ja pierdolę. O kurde. Ten dźwięk, Boże, to jest... O, 808 bodajże. Dla mnie. No. Chciałeś, żeby ktoś przeżywał z tobą to i dzwonisz do kogoś na żywo, na kamerce. To jest taki ujmujący moment, że myślałeś o tym jednym przyjacielu swoim. No nie, no to jest ziomek od szkoły, nie? To jest... Nie to, że wiesz, nagram, pokażę ci później. Stary, dzwonię do ciebie, bo tak ważną osobą jesteś w moim życiu, że zadzwonię do ciebie, żeby ci pokazać to na żywo. I to mnie tak mocno ujęło, że nawet sobie nie no, to szczerze powiedziawszy, jest najlepsza osoba, jaką w życiu poznałem, nie? Żadna kobieta, żaden nikt, nie? No, wow, zwracasz się taką uwagę, no, coś innego niż, nie wiem, nie jestem w stanie nawet to nie mogę mówić, nie? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, że tak się zatkało, to znaczy, że dobrze pojechałem. Miałem do czynienia z Tajkanem, ale innymi. Z trójką, a no to nie wiem, co ja mam mówić, nie? Wiesz co, w ogóle mnie to nie dziwi, ponieważ połowa osób, które jadą ze mną tym autem, ma dokładnie taką samą reakcję na tą furę, a ja popłakałem się ze szczęścia, jak pierwszy dzień odbierałem ten samochód. No to było coś magicznego, coś nie do opisania. Liczę na to, że za parę lat też przeżyję taki dzień. Stary. Z tego miejsca gwarantuję ci, że tak będzie. Tylko jest jeden warunek. Bo spełnisz to marzenie, tylko musisz pracować. Musisz... To jest to, ja ciągle pracuję. Ja właśnie mam ciągle to w głowie, nie? Że... Jeżeli to jest twoje marzenie, to spraw, żeby marzenie stało się twoim życiem. Żyć, nie zabrakło mi mowy na samochód. Ja. No nie mogę. Mogę z przodu sobie siedzieć? Zdecydowanie. Z przodu jest więcej miejsca. Ja nie mogę, stary. Serio, się tak... Nie mogę, nie. Ładny samochód, co? Coś pięknego. I skromny Opel Meriva. Meriva, no, Meriva. Pedower z aplikacji, no. Czy jest Alcantara na kierze? Tak, tak, dokładnie, dlatego... Rękawice, nie? Żeby właśnie ten... Słyszałem, że się zakłada, żeby chyba... Dostałem wczoraj od Kajetana Kajetanowicza z podpisem. Prawda, już się tak ręce trzęsą. Chłopie. Coś pięknego. Spokojnie. Nagrywa się? Tak, możesz pomachać. A, witam, witam. Niesamowite, ale nie da się inaczej określić tego, nie? Wiesz co? Nie wiem, inne słowo. Nie ma synonimu. Ja czasami mówię na ten samochód, że jest magiczny. Jest. No bo jest, zobacz. Jest. Który samochód ci tak wyje?
chciałbym sobie jakieś takie właśnie z Challengera sprawić. Tylko wiesz, kupić to nic, ale jeszcze utrzymać. Obiecuję ci, że kiedyś będziesz miał takiego. Tak? Może i lepszego. Obiecuję ci to. Dobra. Jest jeden warunek. No. Musisz cały czas pamiętać o tym marzeniu. No, oczywiście. Bo wtedy marzenie stanie się twoim celem, a twój cel jest... będzie spełniony. Cele są z reguły, z zasady po to, żeby się spełniały. Oczywiście. Ale życzę ci nawet, żebyś miał takie dwa. Kto wie, czy nie mam. A, no to tego jeszcze nikt nie wie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo, naprawdę, serio. Ja jestem dalej pod wrażeniem. Widać. Naprawdę, dziękuję bardzo. Nie wiem, co powiedzieć dalej, bo nie spodziewałem się, serio, że tak się uda. Nic nie musisz mówić. Dziękuję. Hej, Robert. Tomasz. Cześć. O, fajnie. O, to jest głośny. Dodge. A, o! Amerykańskie samochody. To jest Dodge Challenger. A, no, no to tak. Zarąbiste. A mi się zawsze podobało. Jesteście gotowi? Dawaj. Na dawkę emocji. Tak to lata! Nie mamy riffy. Oplamy. Popłaczę się. No przepraszam, no. Kocham te auta, przysięgam. Przepraszam. Poniosło mnie bokiem. Uwielbiam. Tak to gada. No, o Jezu. Zawsze trzęsę, ja czuję z środka, że ja już po prostu... Oh. Widać. Ja nie wiem, czy ja wyjdę z tego samochodu teraz. Wybacz, ciebie wypuszczam. Ładne. Ten z przodu, no... Dorąbany, no, co? No. Dorąbany. No, nie ja mogę... Bałbym się odbierać. No. Ale zobaczcie, jak wygląda z tyłu. Ładnie, bardzo ładnie, no. Kurde, ale... Nie, ja nie mogę, Boże! Nie mogę się doczekać, aż odbiorę. Niesamowite. O! To by było na tyle, moi drodzy. Reakcje jak zawsze magiczne, bo samochód magiczny. Ale wracając jeszcze do tego, co na początku filmu wam powiedziałem. Ten samochód był bohaterem filmu ostatni raz, na Uberze. Ostatni raz, ponieważ samochód jest... Muszę to powiedzieć na głos. Samochód jest sprzedany. Sprzedałem i auto znalazło nowego właściciela, ale to, dlaczego wam o tym mówię jednak z uśmiechem na twarzy i nie płaczę, to dlatego, że coś się kończy, ale coś się również zaczyna. Zapraszam do subskrypcji programu High Five. W następnym filmie pokażę wam, jak wyglądała sprzedaż tego samochodu. Jeszcze sam nie wiem, bo nie sprzedałem go, jak widzicie. Siedzę w nim, ale w ciągu tygodnia pojawi się materiał o tym, że sprzedałem samochód i co dalej. Subskrybujcie i do następnego. Cześć!